Dobry wieczór, Małgorzata Domagalik, Niech gadają. Mój i wasz gość dzisiaj, czy państwa gość, Grzegorz Małecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Uparłam się, prawda? Tak, tak. Ale dlaczego na pana się trzeba aż upierać? No ja jestem taki niewywiadowy, bardzo rzadko się udzielam publicznie i też nie bardzo istnieję w mediach społecznościowych, a pani Małgorzato mnie podeszła, no zadzwoniła pani z zastrzeżonego numeru. Pewnie zawsze mogłam jeszcze wysłać gołąbka pokoju, ale to już nie te czasy. Ale to no właśnie niewywiadowy. Bo? Niewywiadowy bo co? Bo nie jestem ciekaw pytań, nie mam... Nie, pytań jestem bardzo ciekaw, natomiast nie do końca mam pewność, czy mam ciekawe odpowiedzi. Po prostu. No to jest zawsze... I mówię to bez cienia kokieterii. Ale to jest zawsze ryzyko tej drugiej strony. W tym wypadku tej osoby, która pyta. To proszę ryzykować. Dobra, ryzykuję. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale... I ja mam takie przeświadczenie, jako ta osoba pytająca, czy też rozmawiająca, że żyjemy w takich czasach, że żeby te czasy jakoś skleić, złożyć w coś, w jakiś taki obraz dający się, znaczy, że w jakiejś miarę przyjemny i można, patrząc na tą perspektywę, jakoś się w tym odnaleźć, to ludzie powinni ze sobą rozmawiać. Co więcej, rozmawiają, czyli gadać, powinni też patrzeć sobie w oczy, jak rozmawiają, bo to też jest inna rozmowa. Że to ma sens, że myśmy się oduczyli gadać ze sobą. Tak, oduczyliśmy się ze sobą gadać i wydaje mi się, to znaczy nie chciałbym zaczynać tutaj z takiej bardzo, bardzo grubej rury, ale na przykład wczorajsza debata, którą oglądaliśmy, jest tego koronnym dowodem, że właściwie nie umiemy ze sobą rozmawiać, tylko wygłaszamy statusy i nie jesteśmy właściwie zupełnie ciekawi tego, co ma do powiedzenia druga strona. Ja wczoraj byłem momentami tym zażenowany. No, wydaje mi się, że powodów tego jest wiele. No, raz, że media społecznościowe. No i że to była debata polityczna jednak, tak? Każdy przyszedł tam z określonym zadaniem do wykonania. No tak, tak. Natomiast no, też wydaje mi się, że media społecznościowe sprawi. Ja się właściwie między innymi dlatego wycofałem trochę z mediów społecznościowych. Ja tam byłem dość aktywny na Facebooku jeszcze parę lat temu. Natomiast... W pewnym momencie miałem takie poczucie, że tam już nie ma żadnego przepływu myśli ani informacji, że właściwie dochodzi wyłącznie do jatek. I też między innymi dlatego właściwie przestałem się udzielać również w wywiadach. No, Małgorzacie Domagalik nie mogłem odmówić, dlatego tutaj jestem, a poza tym fajnie się program nazywa. Niech tak, gadają, jest, no to gadajmy. Ale on jest wieloznaczny, prawda? Bo niech gadają, to niech sobie ludzie gadają. No, będą gadać między ona, sobą, tak. Niech gadają o tych, którzy gadają. Ale te media społecznościowe rzeczywiście mają też coś takiego, co jest być może plusem, bo już nie wiem, kto to powiedział kiedyś, że taką właściwie jakby sztuką największą w akurat dziennikarstwie jest opowiedzieć historię II wojny światowej w jednym zdaniu. Czyli takiej skrótowości. Rzeczywiście czasami te skrótowości są bardziej pojemne niż cztery zapisane strony. Tak. No i znowu mi się skojarzyło z wczorajszą debatą na przykład pytania Michała Rachonia. Do tej pory się zastanawiam, o co pytał, a mógł przecież krótko, nie? Nie, no mógł zapytać tak, nie. No to właśnie, to chodziło, tak, prawda? Tak. Więc za takim dziennikarstwem nie przepadam, tak. No tak, ale to jak mówię o tym gadaniu, to właśnie, że zgubiliśmy rozmowę, jesteśmy takimi homo politicus, prawda? Rozmawiamy o polityce bardzo dużo. Bardzo dużo. Wymieniamy się, wykrzykujemy do siebie, ale przecież życie to i to jest, żeby znaleźć taki moment, że ludzie rozmawiają o wszystkim jakby dookoła, ale to dookoła powinno być w tym centrum, bo jest najważniejsze. O sensach, o wartościach, o przeżyciach, o uniesieniach, o miłości też, o uczuciach. No tak, ale proszę zauważyć, że też właśnie w
doszło do czegoś bardzo dziwnego, że w tych mediach społecznościowych ludzie się bardzo zaczęli wywnętrzać ze swojej prywatności, ze swoich miłości, właśnie uczuć, pragnień, tęsknot. Natomiast zrobiło się tego tak strasznie dużo, że zaczynam mieć obawy, czy to jedna osoba potrafi tego tyle wyprodukować, że zastanawiam się, na ile to jest prawdziwe, a na ile to jest promocja tej osoby. Czy można z tego zrobić też biznes, prawda? Tak, i to służy rzeczywiście zarabianiu pieniędzy. Natomiast, no i to jest jakieś takie wykrzywienie rozmowy na temat uczuć, sensów i tego, co jest ważne w życiu. No to żeby zakończyć już tutaj ten temat tego gadania, to jest jakaś forma też samotności, opowiedzenia, takie pismo obrazkowe w sumie, opowiedzenie o sobie, no raczej literatury, bo mało tam często jest prawdy. No już jest pogadane, no wrzucę to, wrzucę tamto, ale zawsze fajne są konteksty. Kontekst. Mnie na przykład zainteresowało, bo spędziłam z panem parę wieczorów przygotowując się do... O, proszę. Tak, słuchając rozmów z panem i czytając... Niewiele tego jest rzeczywiście, jeśli chodzi o wywiady, ale słuchając tego, jak pan śpiewa. Fajnie pan śpiewa, do tego jeszcze dojdziemy. Ale nie będę śpiewał, nie. Nie mam takich zadań. Dzięki. Chociaż były tu takie zachowania, na przykład Arek Jakubik, który się spóźnił, bo myślał, że program jest nagrywany. Sam sobie wymierzył karę i program się zaczął tak, że Arek był pod stołem. I śpiewał? Nie. A potem coś zaśpiewał, bo dla niego ten śpiew jest bardzo, jak pan wie, ważny i też w takim przekazie politycznym też jest istotny. Ale tak sobie czytałam o Grzegorzu Małeckim i zakładając, że ktoś może nie śledzi tego, co pan przez tyle już lat robił, no to tak się zaczyna, tak na przykład, że to jest taki aktor, o którym już od samego początku mówiono i tutaj prawo cytatu, bo to też jest modne teraz, takie prawo cytatu, że wspaniały, wybitny, wyjątkowy. To pełna zgoda, tak. Zgadza się pan. Ale to zobaczyłam, że 3 razy W. Ciekawe, co to by mogło. Wspaniały, wybitny, wyjątkowy. I nagle ten aktor, który jest wspaniały, wybitny, wyjątkowy, powiedział w pewnym momencie, właśnie dosyć chyba 10 lat temu, że są w życiu, i to być może jest a propos gadania, że są w życiu ważniejsze rzeczy niż aktorstwo. No, to jest taka kokieteria? No nie, no ale pani Małgorzato, no są w życiu rzeczy ważniejsze niż jakie aktorstwo. Na przykład? Rodzina, dzieci, przyjaciele, miłość. Ja aktorstwa nie traktuję jakoś tak bardzo, bardzo misyjnie i poważnie. To jest po prostu moja praca. I to praca dość niepoważna, bym powiedział. W ogóle wydaje mi się, że aktorstwo to jest takie po prostu przedłużenie dzieciństwa trochę. To jest przedłużenie tych wszystkich zabaw, które uprawiamy w piaskownicy, w przedszkolu, znaczy, przebierając się za, nie wiem, policjantów, złodziei. Zakładając, że mężczyźni do właściwie późnych lat swojego życia są w wielu sytuacjach małymi chłopcami, no to może tak, ale jednak no to tak nie można takiego... dobre słowo, uprawiania. No nie, bycie aktorem, z taką lekkością mówić, że to jest takie właśnie o to, bo to za dużo wszystkiego w to się wkłada. To nie można tak lekko, że to jest niepoważny zawód. To jest niepoważny zawód. Mówimy cudzym tekstem, przebieramy się w cudze ciuchy, nakładają nam make-up na twarz, udajemy, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy w rzeczywistości. Problem pojawia się wtedy, kiedy aktorom zaczynają się te rolę mylić z rzeczywistością. Ktoś zagra ministra, a potem się na przykład wypowiada w bardzo istotnych sprawach. Znaczy takie udawanie, tak, prawda? Cały czas, tak. W sumie to tu jest takie, robi, nie? Że takie niebezpieczeństwo. Natomiast ja w ogóle, nawet tutaj w jednym z programów u pani słyszałem, jak jeden z moich kolegów, zresztą wybitnych. To oglądał pan jakieś Nie gadają? Czy teraz no tak na chwilę włączyłem.
opowiadał o tym, przy czym podkreślam, kolega naprawdę wybitny, tylko że się ciekawym, czy zgadnę. Nie zgadzam. Opowiadał o tym, jakie straszne koszta ponoszą aktorzy w tej pracy, jak to jest wycieńczający zawód, jakie to jest trudne emocjonalnie i spalające, krótko mówiąc. Mhm. No ja mimo wszystko, oczywiście no, czasem ogrom pracy potrafi nas wycieńczyć, natomiast zasadniczo uważam, że to jest jednak coś bardzo, bardzo niepoważnego. To jest kuglarstwo, szalbierstwo, cyrk i zabawa. Nawet jeżeli gramy bardzo, bardzo poważne role, nie wiem, szekspirowskie czy Gustawa Konrada, którego na przykład gram w Teatrze Narodowym w Warszawie, to mimo wszystko mam cały czas poczucie, że ja pracuję w rozrywce. Nawet jeżeli robię coś bardzo, bardzo poważnego i że te wszystkie rzeczy, nawet te najbardziej dramatyczne, w których gram, one w gruncie rzeczy dla widowni są no, takim przerywnikiem między kolacją a wieczornym drinkiem w sumie. I wydaje mi się, że w tym sensie aktorstwo nie jest aż tak ważne, aż tak istotne. No jesteśmy po prostu jakimś takim medium, za pomocą którego wypowiada się autor, reżyser, scenograf, kostiumograf. Powiem tak, no prawdopodobnie... I naprawdę to nie jest moja kokieteria. Ale jakoś wizytuję z dużym prawdopodobieństwem, że tak może powiedzieć ktoś, czy tak mówi ktoś, kto rzeczywiście opanował ten swój zawód. Przy czym, właśnie wejdę w słowo, to wcale nie oznacza, że ja ten zawód i to, co robię, i moją pracę traktuję niepoważnie. Ja ją traktuję bardzo poważnie. Staram się zawsze być na 100% przygotowany. Nie robić chałtury, nie odwalać puszek. Znaczy, że jakby pan podporządkowuje tą pracę sobie, a nie praca podporządkowuje pana. To znaczy, no że tak. ale to tak często się chyba nie... Tak, ja generalnie uważam, że po prostu bez aktorów świat byłby troszkę smutniejszy, ale w sumie dałby radę się kręcić dalej. Już nie chcę tak zawyżać po domu, ale rzeczywiście, no tak jak od samego początku, od komedii dla arte, prawda, no to się zaczęło jednak od tak. No, to są fikołki. Góry, no. Nawet jak gramy coś bardzo, bardzo poważnego, zawsze mam takie poczucie, że ja jednak robię fikołka. Z drugiej strony w latach 80. pan pamięta lata 80. pewnie nie. Pamiętam. No ale to z perspektywy... Bardzo dziękuję za ten komplement, ale pamiętam. Ale był taki moment, kiedy ten zawód się bardzo zbliżył do takiej misji społecznej. Ja bym chciała potem do tego jeszcze wrócić, ale gdzie to, co miał aktor do powiedzenia w różnych sprawach, było istotne. Być może dlatego, że nie było mediów społecznościowych i tym jedynym medium to było albo pójście do teatru, albo tutaj właśnie sobie można było w okienku zobaczyć. No tak, ale co tam... na przykład Gustaw Holoubek miał do powiedzenia na ten czy inny temat. No tak, ale tam chodziło też troszeczkę o coś innego, dlatego że aktorzy, którzy masowo bojkotowali na przykład podczas stanu wojennego ówczesną telewizję, zamienili telewizję, a niejednokrotnie teatr, na występy po domach, kościołach, w miejscach no, prywatnych. No właściwie to były takie trochę tajne komplety. W związku z tym to rzeczywiście było zachowanie misyjne. I tutaj chciałabym... Nierozrywkowe, tak. Że to będzie sprawiedliwe i warto to chyba powiedzieć, że to były takie lata, gdzie Kościół był bardzo blisko ludzi i ludzie mieli poczucie takiego bezpieczeństwa, tego politycznego, że mogą się oprzeć, prawda? No absolutnie właśnie... tak. No, o tym pisze nawet i o tym mówi nawet znany lewicowiec Adam Michnik, no, że i jakby tego nikt nie podważa, że Kościół w latach 70-tych, 80-tych szczególnie odegrał nieprawdopodobną rolę. Takiej moralności społeczeństwa w sensie odwagi, takiej patriotycznej postawy, prawda? Wobec wroga, jakim wtedy była komuna. 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 Mhm.
To pan chyba użył takiego sformułowania. Myślę, że nawet na pewno, że i to jest też fajne w życiu, że chociaż prawda zawsze leży tam, gdzie leży, a nie żeby jest półprawdy, tylko leży tam, gdzie leży, ale że no zawsze w każdej prawdzie jest trochę półprawdy i w półprawdzie jest trochę prawdy i tak dalej. Ja tak powiedziałem? Tak, tak pan powiedział. No to właśnie to jest przywilej tych, którzy zadają pytania, bo wiedzą muszą, więcej. Tak. No, tak, a pamięć bywa ulotna, jak się okazuje. Ale ucieszyłam się, bo jak tak przeczytałam, wybitny, wspaniały, wyjątkowy, to jest super, ale nie ma nigdy ciekawszego, nie ma ciekawszego bohatera rozmowy, czy też uczestnika rozmowy, nie wywiadu, ale rozmowy, kiedy są jakieś takie, że się nagle okazuje, kurczę, no taki jest wspaniały, ale normalny, czyli ma jakieś cechy charakteru. Na razie wyglądam na nienormalny. Nie, który ma cechy charakteru, które czynią go bardziej ludzkim. Tak, ludzkim. Więc ucieszyłam się, kiedy ta laurka trochę tak zaczęła się rozjeżdżać. To znaczy, to nie są złe cechy, tak? Ale że pan był takim od małego, czy też od nastolatka, takim buntownikiem. Był pan krnąbrny, niepokorny, nosił pan dredy. To możliwe, że kolczyk w nosie? Tak. A jak pan wyglądał teraz? Jak pan, ma pan jakieś takie swoje zdjęcia, gdzie pan... Jak to wyglądało? Fajnie? No fajnie. Mam do tego dość duży sentyment, do tego wyglądu. Mhm. Właściwie zmieniłem fryzurę i wyjąłem kolczyk z nosa w momencie, jak zdawałem do Akademii Teatralnej w Warszawie. No tam to było już nie do przejścia. Chociaż w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że już można by było. Tak. Wtedy wygląd studentów aktorstwa musiał być taki w miarę neutralny, jednolity, żeby mógł chłopak czy dziewczyna, żebyśmy mogli zagrać w zasadzie wszystko. Tak, potem to życie trochę też weryfikuje. Tak. Teraz mi się przypomniała taka anegdota, historia, którą opowiadał mi kiedyś wybitny adwokat, mecenas Edward Wende, który zobaczył u swojego syna, pozdrawiamy Kubę Wende, kolczyk w uchu chyba, i cały czas przemyśliwał, jak się pozbyć tego kolczyka z ucha swojego syna. Ale to szybko nastąpiło, bo kiedy syn poszedł na prawo i potem do kancelarii, to jakby sam ten kolczyk, więc życie weryfikuje. Ale mnie interesuje, jak pan wtedy miał ile? 17? Ile pan miał wtedy lat? 17, 16? No to się... Jeszcze tak tuż przed szkołą. No takie punkowanie tam się zaczęło w mniej więcej... Słuchał pan Dezertera, tak? Oj, bardzo, tak, tak. Dezerter, Armia, Defekt mózgu, te wszystkie, tak. Defekt mózgu, tak. Ale To się zaczęło w liceum, tam w pierwszej klasie liceum, to mniej więcej wtedy tam poznałem. Bo do ósmej klasy chodziłem do szkoły muzycznej w ogóle. Grałem na fortepianie i śpiewałem w chórze w ogóle w szkole muzycznej, bo ja miałem głos anielski przed mutacją. A później? Też ciekawy. No i później tę całą muzykę klasyczną po szkole podstawowej porzuciłem na rzecz właśnie Jarocina i takich ale rzeczy. Ciekawi mnie, bo pan, do tego też dojdziemy, świetnie pisze, ale gdyby miał pan zapisać stan umysłu wtedy tego młodego Grześka, to właściwie co się panu w świecie nie podobało? To jakby co, w stosunku do czego był pan na kontrze? Co było beznadziejne? Stan umysłu to jest dobre określenie. Ja, tak jak patrzę z perspektywy na tamten czas, to w ogóle się zastanawiam, ile tam umysłu było, bo to była taka kontestacja generalnie wszystkiego. Natomiast ja w ogóle mam takie poczucie, że tamten czas, bo to był akurat dokładnie przełom 89-90 rok, że moje pokolenie, czyli te roczniki urodzone około roku 75, trochę nie bardzo wiedziały, co mają ze sobą zrobić, bo tak, my nie załapaliśmy się na to, żeby walczyć z komuną, a z drugiej strony byliśmy trochę za młodzi na to, żeby zakładać firmy i spółki handlować chemią z Niemiec, czy jakimś, bo tam wtedy tak się biznesmeni zaczynali. A wiem, że do dzisiaj są takie sklepy w Warszawie, takie tak, budki, widziałem napisane nawet, tam chemia z Niemiec. Tak.
Tak. A to nie mogą zamknąć. Dobra. No, no właśnie, z Niemiec. Znowu z Niemiec. No w każdym razie, no w każdym razie ja miałem, ja, moje koleżanki, moi koledzy z tego takiego alternatywnego środowiska, myślę, że mieliśmy takie trochę, znaczy ja to teraz tak nazywam. Wydaje mi się, że wtedy to było troszkę nieuświadomione. Natomiast takie poczucie, że nas właściwie wszyscy zostawili, nikogo nie obchodzimy. Naprawdę, że nikogo nie obchodzimy. Że ale to była jakaś taka refleksja głęboka. Nikogo nie obchodzę. Tak. I w zasadzie jedynym pomysłem, i to nie najgorszym, wydawała nam się fantastyczna punkrockowa zabawa, robienie sobie irokezów, dreadów, noszenie glanów, słuchanie głośnej muzyki i generalnie wszystkim krzyczenie, żeby... Tak, nie, natomiast nie, wtedy, no, nie, ja wiem, mieliśmy tak. Taka wersja tak, żeby spieprzali dziady. Natomiast nie sądzę, żeby to było wtedy podbudowane jakąś bardzo, bardzo głęboką i przemyślaną, no, taki anarchistyczną ideologią. I to po prostu było nie, bo nie. Nie, bo nie. Tutaj to musi paść. Ale to nie, bo nie właściwie trochę mi zostało. Pociągniemy tak to. Czuję, to jest, że gdzieś że we mnie... To jest ten pana kolor. To jest ten kolor. Osobowościowy. No tak, tak. No to też na to trzeba sobie zapracować. Nie wiem, czy zasłużyć, ale to wcale nie jest taka łatwa postawa. Bo nie wszyscy to tak akceptują dookoła. Ale tutaj chciałabym tu, i to musi tu paść, ale zrobię to z przyjemnością, bo pewnie wielu z młodych ludzi, którzy słuchają, nie wiedzą, że był pan pana mamą. Tak, jest i była, ale ukochana przez wszystkich Polaków. Wistuje to, bo tak sądzę, czyli Anna Seniuk, tak? I tak. Wtedy te kultowe postaci, no przede wszystkim tutaj 40... To ja wejdę w słowo może troszkę, tak? Bo to jest właśnie jeden z tych powodów, dla których ja nie lubię udzielać, jest... bo to zawsze się od tego zaczyna, ale się albo tutaj się nie na tym kończy. Ale tu się ani nie zaczyna, ani nie kończy, jest takim wtrętem naturalnym, bo to jest fajnie dla mnie na przykład widzieć, że właśnie pani Anna Seniuk, którą bardzo szanuję i pana ojciec, pan Maciej Małecki, że mieli takiego syna z dreadami, bo to właśnie uczłowiecza wszystko, że można być jakby, jakby można sobie wyobrazić, że ten synek powinien być inny, a tutaj taki rósł. Pamiętam, jak ojciec mnie zobaczył właśnie z tymi dreadami, kolczykiem w nosie po raz pierwszy, bo ja najpierw miałem długie włosy, potem zrobiłem sobie te dready, a ojciec był wówczas na początku lat 90. prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Kompozytor, muzyka poważna i w ogóle tam taki. No. Zobaczył mnie w drzwiach i zrobił tak. I to była jego jedyna reakcja właściwie. I koniec? Koniec. A nie było jakiejś w nocy do pokoju nie. obcinać? Nie. No to miał pan super. No. To miał pan debil, super. Debil. Ale to już jak pan to powiedział, że pan nie lubi, ja to rozumiem, ale pan też dostawał szału, jak ktoś mówił, jak pan był mały jeszcze, że pan się nazywa Seniuk, prawda? To też doprowadzało do szału. No to był koszmar jakiś z dzieciństwa, dlatego że to na przełomie lat 70. i 80. No w tej chwili Anna Seniuk właściwie dla nikogo nie jest znana. No, ona no nie, jest sorry. Natomiast taki pik, szczyt jej popularności przypadał no, jednak na lata 70. i 80. Tam był 40-latek, ona występowała chyba w co drugim teatrze telewizji, a teatr telewizji wtedy zbierał no, nieprawdopodobną widownię. To były oczywiście setki tysięcy ludzi. W związku z tym no, wychodzenie z mamą do miasta pewnie, i albo spędzanie z nią wakacji w Jastrzębiej Górze, bo myśmy zawsze w Jastrzębiej Górze w jednym miejscu spędzali wakacje, no to był horror po prostu, bo ja miałem takie poczucie, że ta moja matka jest właściwie własnością publiczną i że nie jest moją matką. I to pamiętam w ogóle z tego dzieciństwa, to było jakieś... strasznie nie lubiłem tych wakacji, ja się tego wstydziłem, że ona jest aktorką. Żenowało mnie to i do tej pory właściwie mam taki odruch, jak słyszę, że matka Anna Seniuk, że mam coś o tym mówić, to od razu taki coś mi się ale tak się jakoś, jakoś zaciska. Tylko... Ja na przykład na plaży w tej Jastrzębiej Górze cała rodzina się tam rozbijała parawan,
bo oczywiście mieliśmy parawan. No wiadomo, jest Jastrzębia Góra, no i może. A ja brałem jakiś ręcznik czy kocyk i 15-20 metrów zawsze dalej, żeby mnie nikt nie kojarzył. Tym bardziej, że ta plaża to wyglądało tak, ale że mama, oni tam leżeli, tam była kolejka, kobietą, kolejka więc, po autograf. Do parawanu. Miło się było na nią patrzyło. Ale nie, no dalej miło się na nią patrzy. No. Ten wątek, no jest wielką aktorką, wybitną aktorką, ale to ten wątek jest dla mnie o tyle ciekawy, że tutaj parę tygodni dni temu siedział Jan Holoubek. Tak. I też jest wspaniałe w Janku to, co jest w panu, ja tak zakładam, mm-hmm. takie rwanie się na niezależność, że to dziś nie przytłoczy, tylko że człowiek jednak postawi na swoim, bo bycie też synem Gustawa Holoubka i Magdy Zawadzkiej i udowodnić światu, że się jest fajnym reżyserem, tak. w tym jeszcze naszym polskim świecie, bardzo specyficznym, tak. prawda, medialnym. Tak, no Janek fantastyczne rzeczy zrobił, fantastycznie. Właśnie, i on teraz mówi o tym, to nawet nie trzeba pytać, jak to musiało być. Na pewno nie było to takie proste, tak? Się z tego... No i ten syn już idzie i teraz jeszcze nie wie, bo nie wie, czy chce iść na politologię, czy będzie studiował wiedzę o teatrze, tak. czy też zostanie aktorem. To jest fajny moment. Sam mnie pan teraz podprowadził, bo jeśli tak było, że ten parawanik pan kocyk sobie rozkładał dalej, tak? Tak. A rozumiem, że po tak zwanym albo po oranżadę to się pan o zmroku czołgał do tego tak, parawanu, żeby nikt, albo przechodził pan tak by the way, tak? No to nagle jednak jest coś takiego, że nie wypiera pan tego zawodu, znaczy nie wypiera pan bycia aktorem, że to jest fajny jednak zawód i decyduje się pan na to. No, między politologią, wiedzą o teatrze, no już trochę bliżej. Tak. I tam jeszcze dziennikarstwo było. No. A byłby pan były fajny, stosunki międzynarodowe. Może dziennikarzem, bo ten zawód upada, to się przyda no, nowy na rybę. Pisuję co miesiąc felietony do miesięcznika pani. Także. Wiem i bardzo fajne, bo pan świetnie pisze. To już mówię chyba po raz piąty także i to panu nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi w żaden sposób. Także przeszkadza. W pewnym sensie jestem czwartą władzą, prawda? No tak, no tak. No to proszę teraz czwartą władzę, żeby mi opowiedziała to, jak to, skąd ten imperatyw, żeby zostać aktorem przy takiej, przy kocyku daleko od parawanu. W ogóle to fajna powieść by była, nie uważa pan? Przy... Kocyk daleko od parawanu. To bardzo, tak. Mogłoby się tak fajnie jakiś, zacząć. Jakiś serial może. No. Daleko od noszy, kocyk daleko od parawanu. No więc co to było z tym, z tą szkołą? Bo co, że sobie coś udowodnię, czy nagle chcę recytować, tańczyć, śpiewać? Nie, w ogóle plan był taki, to znaczy tak, ja rzeczywiście najpierw studiowałem przez chwilę stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i wiedzę o teatrze. Wszystko naraz, żeby wszędzie było. Się pan dostał. Wszędzie się dostałem. Z nazwiskiem Małecki. Z nazwiskiem Małecki, tak, tak. No nie miałem nigdy innego nazwiska i nie zamierzam mieć zresztą. Tak, wszędzie tam się dostałem. Żadnego z tych kierunków nie skończyłem. I moje zdawanie do szkoły teatralnej było podyktowane tym, że pomyślałem sobie, że chcę zostać reżyserem, reżyserem teatralnym. Czyli mieć władzę, krótko mówiąc. I pomyślałem, że jednak najlepszą drogą będzie najpierw zrobienie aktorstwa, może nawet rok albo dwa. I po dwóch latach przeniesienie się na Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. No i po dwóch latach w tej Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorskim zakomunikowałem mojej opiekunce roku, czyli wspaniałej pani Zofii Kucównej. Która też świetnie pisała. Pisze. Tak, tak, tak. Poszedłem do niej, mówię, pani profesor, no pomysł jest taki, że rezygnuję właśnie z aktorstwa, zdaję na reżyserię, bo to jest moje marzenie. I ona wtedy powiedziała, po moim trupie, jak ty zdasz na reżyserię, jeżeli będziesz składał dokumenty na reżyserię, to ja osobiście pójdę do dziekanatu i ci te dokumenty po prostu podrę i wyrzucę. Masz skończyć wydział aktorski. Co będziesz robił potem, to już jest twoja sprawa. Mhm. Zofia Kucówna no, cieszyła się wówczas ogromnym autorytetem i co tu kryć? Ja się jej trochę bałem. Mhm. I właściwie
No to Zofia Kucówna zniweczyła moje wielkie plany reżyserskie. Okay. Skończyłem Akademię Teatralną na Wydziale Aktorskim. To chcę pan przyspieszyć, ale chciałabym jednak trochę moment, bo to znaczy, został pan aktorem, żeby zostać reżyserem? Tak, taki był plan. A pamięta pan, co pan mówił na egzaminie? Tak. Co? Tak. Przechwenie? Nie. Mówiłem fragment prozy z Milana Kundery, z powieści Żart. A, to w ogóle jest dobra opowiastka, bo to poszedłem na ten egzamin. Przewodniczącym komisji był wówczas Andrzej Łapicki. Ja sobie wymyśliłem, że ten tekst z Kundery będę mówił jak adwokat w sądzie, że to zrobię taki trochę taki show jak w amerykańskim dramacie sądowym. To znaczy komisja to będzie ława przysięgłych, a ja jako adwokat patrząc im w oczy będę mówił, że było tak, było tak, było tak, było tak. No tekst jakby sugerował, że można by było to zagrać. No i wszedłem na ten egzamin, pan Andrzej Łapicki mówi: co pan nam tutaj chciał zaproponować? Ja mówię, no, że Kundera, że tak. Ja mówię, bardzo proszę. No i sunę ten tekst. Wydaje mi się, że nieźle, naprawdę nieźle mi idzie. Czuję, że chyba złapałem za mordę tę komisję i że żre, krótko mówiąc, mówiąc żargonem aktorskim. No i mówię i skończyłem, taki poszło. I tak Łapicki siedzi i mówi: dobrze. A czy byłby pan tak miły, panie Grzegorzu, i może powiedział ten tekst jak na przykład adwokat w sądzie? Myślę, myślę sobie, no największa porażka aktorska po prostu, no nic. I myślę, co teraz? To znaczy, no, w ogóle nie przeczytali nic z moich intencji, nic się nie przeniosło. No więc myślę sobie, cholera jasna, nie wiem, zdjąłem marynarkę, włożyłem rękę do kieszeni, to coś udawałem, wszedłem zamiast z prawej, to z lewej, no coś tam próbowałem zmieniać. Więc to była taka pierwsza fajna lekcja aktorstwa, że jednak to, co czasem aktor sobie przygotuje i co mu się wydaje, że się przenosi przez rampę albo przez ekran, nie zawsze się przenosi. Że nie zawsze. No ale tutaj też taka charakterologiczna kontynuacja osobowościowa, czyli znowu nie bunt, nie będę, nie chcę tak jak profesor grać, chcę po swojemu, nieposłuszeństwo, nie chodzę na zajęcia. Bo pan taki rozsiewał, prawda? Czar, urok osobisty, pan na pewno tym, tak? Myślę, że pan tym grał nieźle. I rzeczywiście jest coś takiego, że takie powielanie profesorów, no bo ilu może być Andrzejów Łapickich, prawda? Czy Janów Englertów? Tam wisi pana... wiadomo, że jeden. Dyrektor. Właśnie, wiadomo, że no, tak jesteście panowie związani już tyle lat, prawda? Tak. I czy może teraz się tak zmienia, czy to też trzeba mieć bardzo silną osobowość, żeby jednak mówić nie, ja jestem inny, ja chcę być inny, ja będę tak trochę po swojemu. Nie wiem, jak wygląda szkoła teatralna w tej chwili. W latach 90., w połowie lat 90., kiedy tam studiowałem, wydaje mi się, że nie do końca profesorowie mieli pomysł na te uczelnie i... te zajęcia polegały trochę na tym, że profesor coś pokazywał i właściwie trzeba było po nim powtórzyć. I to budziło... Czyli tak samo ręka, tak? Głowa. Tak samo ręka, tak samo noga, tak samo intonacja, tak samo ten. I że właściwie to, i że to jest jedyna droga do tego, żeby osiągnąć sukces. No tyle, że z powtarzania po kimś wiersza, no nie wiem, wszystko jedno, czy prozy i... no zupełnie niewiele wynikało. I właściwie... takim moim ukochanym profesorem, który uczył tam dwóch. Zapasiewicz. Tak, no to był Zbigniew. I tu było parę osób chyba. No to był Zbigniew Zapasiewicz. Lat o tym mówił. Największy z największych. Tak. Woronowicz o tym mówił. Który właściwie, znaczy uczył z jednej strony niezwykłego szacunku do słowa, ale niczego nie narzucał.
oczekiwał cały czas propozycji od nas i pobudzał jakoś naszą wrażliwość. I jeżeli miałbym powiedzieć, od kogo najwięcej w ogóle w życiu się nauczyłem, to był właśnie Zbigniew Zapasiewicz. Wielkim moim marzeniem było zagranie ze Zbigniewem Zapasiewiczem i byliśmy już nawet w próbach do spektaklu Tango w reżyserii Jerzego Jarockiego w Teatrze Narodowym. I niestety Zbigniew Zapasiewicz odszedł po prostu od nas na miesiąc czy dwa miesiące przed premierą i to był dla mnie wstrząs. I ja wiem, że przy odchodzeniu wielkich ludzi zawsze się mówi oczywiście, że skończyła się pewna epoka i tak dalej. I się tak mówi takie frazesy, ale dla mnie rzeczywiście, dla mnie, nie twierdzę, że dla świata. Dla mnie jakaś epoka z odejściem Zbigniewa Zapasiewicza się skończyła. Nie widzę jego następców. Jest wielu wspaniałych aktorów, jest na pewno wielu wspaniałych profesorów, ale ludzi takich inteligentów i ludzi o takiej wrażliwości i takiej delikatności też wobec studentów, bo on był niezwykle delikatny. Chociaż sprawiał wrażenie bardzo surowego, prawda? On sprawiał wrażenie surowego, ale miał niezwykłą wręcz taką piękną, męską czułość. Coś, czego właściwie nie ma już w dzisiejszym świecie. Po prostu był dobry. Widziałam pana w Tangu i pamiętam Zbigniewa Zapasiewicza w Nocy Listopadowej i zapamiętałam, wtedy byłam młoda. Zapamiętałam na całe życie taką, jak przechodził wzdłuż sceny Zapasiewicz i tak szurał i te liście tak, i on to tak wspaniale szedł w tej nocy listopadowej, zapamiętałam to. Ale bo pan tak rzeczywiście, że to powinno być chyba dla profesorów, tak mi się wydaje, że gdybym była takim profesorem, wspaniale, kiedy mój student, studentka myślą, są kreatywni. Kiedyś to bardzo, jak już tak mówimy, to Kundera, no to jeszcze tak ten, kiedyś Samuel Beckett usłyszał od swojego mistrza, czyli okazuje się, że mistrz to nie tylko Małgorzata ma mistrza, ale też można mieć mistrza, wiadomo, banał w sumie, ale ten ktoś powiedział kiedyś, żeby go tak ukierunkować, Becketa w życiu, powiedział: słuchaj, najpierw tańcz, a potem pomyśl. Czyli najpierw zrób to, co ci mówi tutaj, a potem układaj to. To trochę tak jak Grzegorz Małecki, tak mi się trochę wydaje. Jakby tak na emocjach jednak, na intuicji pan. Bo rozumiem, że uczenie się tekstu to wszystko to banał, prawda? Nie, właśnie nie na emocjach, nie? Na intuicji. Czyli na chód. Szczególnie w serialu i w filmie jest trochę inaczej, bo tam jest praca znacznie szybsza i nie do końca jest czas na dogłębną analizę. W filmie fabularnym tak jeszcze, ale w serialu nie. Natomiast teatr jest dla mnie takim laboratorium badawczym i lubię kalkulować, sprawdzać, badać, co tam dodawać, mnożyć, co się lepiej sprawdzi, jak. Więc ja staram się do tego podchodzić analitycznie? Dość analitycznie i chłodno i dopiero na to nakłada pan, na to nałożyć emocje, ale w pierwszym rzędzie analiza tekstu i znaczy to jest podstawa. Wydaje mi się, że widziałem wiele ról, które były zresztą granych przez wspaniałe aktorki, aktorów, kolegów, koleżanki i tak dalej, których reżyserzy właśnie poprowadzili w ten sposób, że najpierw zaczynali od emocji i to było często dla mnie nie do oglądania, bo tam widać, że się coś bardzo wielkiego dzieje w duszy, ale nie bardzo nie wiadomo, o co chodzi. Ale ja mówiąc o emocjach, miałam widocznie, na pewno nie wyraziłam się precyzyjnie, ale miałam coś innego na myśli.
że sięgnięcie po tekst, który się potem analizuje w tym pierwszym takim spojrzeniu, wymaga jakiejś emocji, która sprawi, że będzie się chciało to wziąć do ręki, tak? Że to będzie, nie wiem, porywające, smutne, przerażające, tragiczne, że gdzieś tam skupi w tej emocji, a potem dopiero prawda, że jest taki pierwszy impuls, tak. Analizy. Tak czy siak, ten wybitny, wspaniały, niepokorny, doceniony przez pewnie wielu też pedagogów człowiek, chyba że to się zmieniło, nie ma MGR, tak? Nie zrobił, nie napisał pracy. Czy już napisał? Szukam tematu, tak. Cały czas szukam tematu. Tak, mam wykształcenie jak prezydent Kwaśniewski, tak, jak on to mówi, wyższe niepełne. Wyższe niepełne. I tutaj, żeby już taki, bo teraz musimy, no bo ja tak mówię, wybitny, wspaniały, jaki tam jeszcze był? Ale proszę się nie ale tam jeszcze było trzecie, wybitny, wspaniały. No właśnie, co to było to? Zajrzyjmy, tak, do dokumentów. Wspaniały, wybitny, wyjątkowy. Wyjątkowy. I rzeczywiście ten młody człowiek zrobił takie wrażenie na swoich nauczycielach, mistrzach, że zagrał pan... Obejrzałam fragmenty tego i to rzeczywiście robi, mówimy o improwizacji, tak, o dziadach, o Mickiewiczu, o Macieju Prusie i mówimy o takiej sztafecie pokoleń, tak, gdzie każdy z wielkich aktorów mówił część tekstu, tak? Tak. Zaczął Gustaw Holoubek. Tak, to było tak, bo to było w ogóle wielkie wydarzenie dla Akademii Teatralnej, ponieważ odbudowany został teatr, kolegium Nobilium. Na którym kiedyś było boisko, na którym grał pan w piłkę. Tak, tak. To jest jeszcze inna opowieść, tak. Ale piątka no, z egzaminu, wszystko, no. Pani wie, tak, to prawda. Wszystko, nie, niestety. Tak, tam była szkoła PR-ów, kolegium Nobilium i otwarcie tego teatru, no to była wielka feta i Maciej Prus zaproponował, żeby tam została powiedziana na scenie wielka improwizacja z dziadów, z trzeciej części dziadów, tak, Mickiewicza. Adama. Tak, Adama zresztą. No to dzisiaj to trzeba dodać. A Prusa Macieja. Tak. No i tam na scenie. I rzeczywiście to była taka sztafeta pokoleń, bo zaczynał tę wielką improwizację Gustaw Holoubek. Po nim dalszą część mówił Zbigniew Zapasiewicz, następnie Jan Englert, Michał Żebrowski i sam finał ja. I świat oszalał teatralny. No nie wiem, czy tam oszalał, ale... Został pan okrzyknięty absolutnym objawieniem, no, że to coś nowego, świeżego, że dodał pan do tych wszystkich interpretacji coś, czego w poprzednich nie było, no z różnych powodów, pewnie też z młodości. No nie wiem, no może nie byłem do końca świadomy, co mówię i dlatego tak jakoś brawurowo i szaleńczo odpowiedziałem ten finał, że bez takiej czołobitności wobec poprzednich wersji. Tak? Świetny pomysł, w ogóle świetny pomysł, tak. Coś takiego zrobić, prawda? Nie wiem, czy z tego powstał jakiś dokument, że można to zobaczyć w całości, bo to by było ciekawe, ale w życiu nic nie jest takie proste. I pierwszą rolę, pierwszy angaż po tej wspaniałej kreacji zagrał pan, wcielił się pan w postać Lajkonika i tak? Lajkonik to tak? Tak, Lajkonik. Bo dobra, to teraz... Ale nie, jeszcze ja. Bo tutaj trzeba powiedzieć właśnie, wtedy po raz pierwszy usłyszałam, że pan mówi o piłce nożnej, bo pan powiedział, że jak pan popatrzył sobie na tą sztafetę, to miał pan takie poczucie, że jakby pan grał w Realu Madryt, tak? I tutaj koledzy grają, no i ta ostatnia piłka no, właściwie trochę jest pana. Tak, no trochę tak to wyglądało, no bo ja właściwie, oni właściwie prowadzili te akcje przez całe boisko, a ja w finale przykładałem tylko nogę i strzelałem bramkę. No. Widział pan w akcji Real Madryt? Na żywo? Nie. A ja widziałam ten mecz 4-1 z Borussią, 4 gole Lewandowskiego. Legendarne. No to nieprawdopodobne przeżycie.
No właśnie, no i wtedy to było pierwszy raz z tą piłką, a jak to było z tym lajkonikiem, tak? Chcę pan powiedzieć? Tak, i tu jest, przepraszam, troszkę megalomanii wrzucę, bo to jest ważne chyba dla tej historii, że na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi... 5 nagród. Przepraszam, ale to jest ważne dla tej historii. Nie, pierwszy raz w historii. Tak? To pierwszy raz się to się zdarzyło, dobrze, się no nie powtórzyło. Dostałem kilka nagród. W każdym razie byłem po tym festiwalu szkół teatralnych w Łodzi bardzo taki uniesiony, no, sukcesem. No, geniusz, wydawało, no tak, no wydawało mi się, że właściwie za sekundę to do mnie zadzwoni Martin Scorsese no i Hollywood będę podbijał. Jedną z tych nagród, które otrzymałem na właśnie tym festiwalu szkół teatralnych, był angaż do Teatru Narodowego. Jest. No to marzenie, prawda? No to w ogóle... No wtedy tak, wtedy to było... No zresztą dzisiaj chyba też, no... Roczny angaż z możliwością przedłużenia. Tak. Wówczas dyrektorem Teatru Narodowego był wielki, wybitny artysta Jerzy Grzegorzewski. No i zaprosił mnie do swojego gabinetu. No więc przyszedłem i on mówi... Dzień dobry, panie Grzegorzu, bardzo panu proszę usiąść, bardzo panu gratuluję tych wszystkich nagród. Dostał pan propozycję etatu w naszym teatrze, czy pan się zgadza? No, oczywiście, że się zgadzam. Więc, no, mówi, fantastycznie. Proszę pana, ja jestem w trakcie przygotowywania nowego spektaklu. To będzie operetka Gombrowicza. No więc ja od razu sobie myślę, ożeż, kurwa, tam są genialne role, tam jest ten Fior, Widzi już rodzina Charm, na widowni, dziewczyny, Malek, no w ogóle. Ja cię kręcę. No, ja mówię, czy pan byłby skłonny zaszczycić nas swoją osobą w próbach? Ja mówię, no, czemu nie? Dobrze, proszę bardzo, to tutaj jest umowa, proszę podpisać. No więc podpisałem. Ja mówię, dziękuję bardzo, to także do zobaczenia, we wtorek widzimy się na próbie. No i ja wychodząc zdałem sobie sprawę, myślę, że cholera, że ja go właściwie nawet nie zapytałem, co ja tam gram. I mówię, no a przepraszam, takie jedno pytanie, a jaką rolę pan mi powierzył? I on tak, jaką rolę, to jest bardzo dobre pytanie, mówi... Pan będzie grał lajkonika. Jak to? Lajkonika? Co ten lajkonik w ogóle tam robi w tej operetce? Mówi, otóż, panie Grzegorzu, lajkonik chodzi po zewnętrznej. Dziękuję bardzo, do widzenia. I zostawił mnie. Ja rzeczywiście debiut w Teatrze Narodowym no miałem taki, że wstyd było zaprosić no kogokolwiek, bo dostałem taką czapkę krakowską z pawim piórem, wielki taki jakiś odwłok, koński ten, a jeszcze wyposażył mnie w takie dwa czynele, takie talerze. I ja przebiegałem Dziękuję autentycznie. Przebiegałem dwa razy, w drugim akcie przebiegałem przez scenę i jeszcze Grzegorzewski mnie poprosił, żebym ja tak walił w te talerze i robił patataj, patataj, patataj. No więc tak wyglądał mój debiut po wielkich nagrodach, dlatego zacząłem od tych... Po wielkiej improwizacji, Gustawie Konradzie i tak dalej. Proszę powiedzieć, tak, sprowadzenie na ziemię. Ale czy była w tym czasie jakakolwiek dziewczyna, z którą pan chodził, która przyszła na to przedstawienie i powiedziała panu, że świetnie pan gra lajkonika, czy... Było gorzej. Bo w tym przedstawieniu... Jedną z głównych ról, czyli Albertynkę, grała moja żona, ówczesna Kinga Ilgner. I ja zresztą koło niej przebiegałem z tymi talerzami jako lajkonik. No to straszne, było straszne. To mogło męskie ego jednak... Stemperować bardzo. Stemperować. Tak. Ale podniosłem się jakoś. No tak, tak, tak. To wiemy i potem było, znaczy, nie wiem czy wiemy, ale wiele wspaniałych ról w tym teatrze już 20 parę lat. Prawie 24. I jak pan był chyba po 40, to wspomniany tutaj cytowany Jan Englert udzielił takiej wypowiedzi, której powiedział, no tak,
Małecki świetnie już potrafi mówić wierszem i interpretować w sposób doskonały. Oto patrzę numer telefonu. Dzwońcie państwo 224866556. No i teraz od niego zależy, co on zrobi. Czy, bo to jest ta czterdziestka, to jest taki śliski grunt dla faceta, nawet jeśli jest aktorem, a może zwłaszcza. I czy teraz odbije się na trampolinie do góry i wskoczy do basenu pełnego wody, czy też na kafelki, bo wody nie będzie. I co się stało? Jak pan to ocenia aktorsko, znaczy te swoje dokonania? Czy rzeczywiście ma pan takie poczucie, że panuje pan nad sobą jako aktorem? Że to wszystko, co się wydarza, to jest właśnie to, co pan chciał? Tak, ale cały czas ta reżyseria. Ja wiem, że pan... Cały czas ta reżyseria, z której zabroniła mi Zofia Kucówna. Ja rozumiem, dojdziemy do reżyserii, ale to musi być takie trochę bardziej brutalne pytanie. Dobrze. Chociaż ja wiem, bo ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o kino, to oprócz, tak rzucam roli w Mistrzu, tak, gdzie gra pan postać ohydną, ale gra pan ją, czyli w sesmańskim mundurze, ale gra pan świetnie, mimo zacnej postaci, prawda, bokserze, tak? Tak, tak, tak. To ja nie mam chyba, że czegoś nie zobaczyłam, ale nie mam takiego poczucia, że została napisana, stworzona rola, bo wiem, że Andrzej Saramonowicz pisze dla pana, ale nie mówimy o tym gatunku, tak? Mówimy o takiej już czymś wadze ciężkiej, że Małecki jeszcze takiej roli nie zagrał. Znaczy, że jakby między teatrem a tym kinem, to tak, o tak, tu jest teatr, tu jest kino, albo tu jest teatr, tu jest kino. Czy ma pan takie, że chce pan coś takiego zagrać? No, tak, chciałbym. Natomiast to jest też kwestia pewnego wyboru, którego dokonałem wiele lat temu. To znaczy ja rzeczywiście postawiłem wszystko na teatr. Naprawdę bez ściemy. Miałem takie poczucie, że to jest moje miejsce i ja tam chcę być. I byłem dość wybredny. To nie jest tak, że różne role do mnie nie przychodziły. No, w filmie teraz, tak? Tak, mówimy o filmie, telewizji, serialu i tak dalej. Ja byłem dość wybredny. Miałem jakiś taki też... Nie miałem nigdy wielkiej potrzeby zaistnienia w telewizji i w kinie za wszelką cenę. To znaczy czytałem scenariusze, często wydawały mi się nie warte tego, żeby rezygnować na przykład z teatru, bo to było też niejednokrotnie związane z tym, że musiałbym wybierać. Jest może kilka rzeczy, których żałuję, bo czuję, że może by coś w kwestii filmowej i telewizyjnej... Ale co pan odrzucił? Tak. Ale co to na przykład? No bez jakichś takich wielkich szczegółów, bo tutaj mam już telefon, więc osoba, która dzwoni, już czeka. Był jeden serial, który... Jest hitem? Był hitem? Tak, rzeczywiście okazał się tak hitem i... Przyznaję bez bicia, nie poznałem się na tym. Jak wydało mi się to w ogóle takie bez sensu. Natomiast też nie mam z tego powodu jakiegoś szczególnego... Nie bezsennych nocy, rozumiem, ale... Bólu, Ja wiem, ale zdanie widza, któremu podoba się to, co pan... Aczkolwiek teraz jest... Widzki, ale ja jestem widzem jednak, chciałabym taką rolę, chciałabym pana... Czymś mocnym, wymagającym aktorsko przy pana amplua. Przyjdzie. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Paweł Stychów. Dobry wieczór. Panie Pawle. Panie Grzegorzu, ja chciałbym ogromnie pogratulować panu reżyserii,
Ten temat też się pojawił tutaj w rozmowie, że to był dla pana ważny wątek drogi, z której pana zawrócono. Chciałem panu pogratulować reżyserii monodramu pod tytułem Życie pani Pomsel. O, bardzo, bardzo. Który widziałem dwukrotnie. Raz na scenie macierzystej, czyli w Teatrze Polonia, po raz drugi w Teatrze Małym w Tychach na festiwalu monodramu Motyw. I chciałem zapytać w tym kontekście o dwie rzeczy. Po pierwsze, jakie są pana, jeśli są, kolejne plany reżyserskie w teatrze? Ale drugie, dla mnie ciekawsze, jak się reżyseruje Annę Seniuk? No i czy da się wyjść z tego kontekstu jednak powiązań rodzinnych? Na kocyku daleko od parawanu. Do tej kamery. Otóż tak, to bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. No, że sama decyzja o reżyserowaniu Anny Seniuk była już dość trudna. Przeczytałem tekst Christophera Hamptona pod tytułem Życie pani, właściwie to się nazywa German Life, tutaj mamy zmienione, tak, niemieckie życie. Autentyczna historia, prawda? Tak, tak, tak. To jest opowieść, to jest monodram oparty na wspomnieniach sekretarki Goebbelsa. Ona udzieliła go w wieku 104 lat. To był jej pierwszy i ostatni wstrząsający wywiad w życiu. I w pierwszym momencie ja w ogóle nie pomyślałem o Annie Seniuk. Nie pomyślałem o Annie Seniuk jako odtwórczyni tej roli. Przyszło mi do głowy 4 czy 5 zupełnie innych aktorek. I właściwie to był pomysł bliskiej mi osoby, która powiedziała: słuchaj, a twoja matka? Ja mówię: no jak? No ale ona przecież jest taka komediowa, taka jest ciepła i... No i zadzwoniłem do niej, dałem jej ten tekst, zachwyciła się. Poszliśmy do Krystyny Jandy, do Teatru Polonia, bo premiera była w Teatrze Polonia. Krystyna Janda zgodziła się na nasz pomysł. No i ta praca była bardzo, bardzo ciekawa, bo podczas prób, które się właśnie w Polonii odbywały, przyjęliśmy jakąś taką zupełnie zabawną konwencję, że my właściwie się nie znamy. Ja do niej mówiłem, pani profesor, bo do niej bardzo często młodsi ludzie się zwracają pani profesor, bo ona przez wiele lat uczyła w Akademii Teatralnej. Więc ja mówię: pani profesor, czy mogłaby pani na przykład ten... A na co ona mi odpowiada: panie reżyserze, ja mam takie jedno pytanie. Świetna konstrukcja na no więc pracę, natomiast bardzo mi zależało w tej robocie pokazać też widzom Annę Seniuk zupełnie inną niż ją znają, bo ona ma takie swoje amplua komediowe, ona się kojarzy właściwie wszystkim z taką ciepłą ciocią, babcią, która właściwie jest ciągle w kuchni i zajmuje się konfiturami i tak po czuprynkach wnuki. Ale chciałem, żeby zobaczyli, że ona ma ogromny też potencjał taki dramatyczny. Kiedyś słuchałem na przykład takiego wywiadu z Ireną Kwiatkowską, która mówi: ja marzę o tym, żeby zagrać Szekspira albo coś poważnego. Tylko pewnie by to świetnie zrobiła. Jestem przekonany, tak samo jak na przykład... Kowalewski zagrał fenomenalnie dramatyczno, ale byli w jakiejś szufladzie. No więc chciałem tę Seniuk na sekundę. Ona i tak już do tej szuflady swojej wróciła, do komediowej, dalej gra tam tak jak lubi. Natomiast żeby nie była już wreszcie kojarzona z Aleksandrem Hrabią Fredrą i tyle. I 40-latki. No i cieszę się, że się podobało. No dwa razy pan, nie widziałam ani razu, ale już biegnę. Dziękuję panu bardzo. Bo pewnie to dziękujemy za telefon, miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Dziękuję pięknie i trzymam plany za, mam nadzieję, jakieś kolejne reżyserskie również. Dziękuję. Dziękuję A właśnie, bardzo. Bo taki pan chyba zapytał, czy są jakieś plany reżyserskie, są? Tak, ale powiedział pan, że to go mniej interesuje niż drugie pytanie. Ale mnie to interesuje. A, panie to interesuje. Znam swoje miejsce w szeregu, ale też chcę wiedzieć. Tak, są. Tak, są takie plany. Namawiam się z dwoma bardzo, naprawdę
ale tak bardzo utalentowanymi kolegami, żeby zrobić coś w teatrze. Chcę zrobić adaptację jednej przezabawnej rzeczy, żeby już teraz troszkę odejść od takiego siekierzastego repertuaru, jakim było Życie pani Pomzel. A w ogóle przy okazji też zapraszam do Teatru Narodowego na spektakl pod tytułem Tchnienie. Przyjdę, tylko trzeba dać cyk. Też w mojej reżyserii. Daję cyk. Okay. Tak. Mm-hmm. Powiedział pan właśnie o tym, bo pan też tak mówi, że też taki balans to jest fajny i nie ma pan, no bo pan jest właśnie, jak tam było, wybitny, wspaniały i kurczę, jak tam było? Ja to ciągle do trzeciego zapamiętam. Do trzeciego, pamięta pan? No, ale pan to powinien. Nie, ale lubię, jak pani tam zagląda i to powtarza. No tak, ale nie mogę znaleźć tej kartki. Wybitny, wyjątkowy i wspaniały. To ja może sobie tak zestawię, żebym już nie musiała tak, tam zaglądać. Ale że właśnie taki balans, że pan mówi, że dobra, to już to, co wszystko było na tym monumencie, takie wspaniałe, właśnie takie bogoojczyźniane, to już sobie zagrałem. I że lubię czasami zejść i tak urealnić. Taka proza życia, prawda? Taka coś normalność. I że pan to tak... No tak, tak jakby zbagatelizował, ale mówi pan, że dramat to co to taka rzecz, zrobić większą grać dramat, większą pauzę zrobić i już jest rola dramatyczna. Ja tak powiedziałem? Tak, pan tak powiedział. Nie, to nie jest... Ale prawo cytatu... Nie, prawo cytatu mogę to... Że to jest łatwiejsze. I być może rzeczywiście zaprosić ludzi do teatru. W tym sensie, że wydaje mi się, że... W dramatycznych, tragicznych rolach w teatrze łatwiej troszeczkę widza nabrać. W farsie i w komedii no już się nie nabierze, dlatego że albo publiczność ryknie śmiechem, albo nie ryknie śmiechem. Natomiast tego, czy ktoś płacze, czy nie płacze, no już nie sprawdzimy. Więc zawsze można powiedzieć, że to było bardzo głębokie, mimo że nie było. Natomiast no... Tak. No właśnie, to farsa, bo to tak my też czasami bagatelizujemy, ale tak prawdę mówiąc, nasze życie częściej jest farsą niż nie chcemy na to patrzeć. No właśnie, taką trochę komedią dell'arte, ale bo tutaj mówiliśmy o tchnieniu, tak? Tak. No to też pan mówi, że taki minimalizm. Ja tak patrzę na pana, to myślę, że pan tak w ogóle stylowy, taki styl, że nie ma przerostu formy nad treścią, tylko wszystko jest takie... niby nonszalanckie, gdzieś tam wymyślone trochę, ale jednak minimalistyczne. No raczej. I że no nie widziałam tego tchnienia, ale z tego, co czytałam, widziałam jakieś fragmenty z prób, no to tam nie ma scenografii, tak? Nie ma jakichś... No tak, właśnie niczego. No zamysł... Jest dwójka, dwoje ludzi, tak, którzy rozmawiają o życiu, tak? Tak. No zamysł był... To też jest brytyjska sztuka Duncana Macmillana. Świetna rzecz, w ogóle wielokrotnie nagradzany tekst, sam tekst w ogóle na West Endzie w Londynie, w Wielkiej Brytanii. No i my zaproponowaliśmy taką formę, dość bezczelną, w którą nikt nie chciał na początku uwierzyć. Dyrektor Jan Englert nie do końca był przekonany, był sceptyczny co do tego, że ja powiedziałem, że chciałbym zrobić spektakl oparty wyłącznie na aktorach, to znaczy pozbawiony całej tej machinerii teatralnej, oparty wyłącznie na słowie. Nie ma scenografii, nie ma rekwizytów, nie ma muzyki, nie ma zmian światła. Oni po prostu światło się zapala na początku spektaklu, właściwie robocze. I gaśnie na końcu spektaklu. No natomiast, no i to się chyba udało. Bo to jest bardzo, bardzo mocna, surowa, ale zabawna też i wzruszająca rzecz o miłości, o świecie, o planecie. Trochę o ekologii i o tym właściwie po co żyjemy. Oczywiście my nie dajemy odpowiedzi po co żyjemy, bo ja wiem, nie wiem po co żyjemy tak do końca, ale spektakl no, odniósł ogromny sukces i aktorzy są też nagradzani na festiwalach za swoje role. Przy okazji powiedzmy Justyna Kowalska i Mateusz Rusin, oboje aktorzy Teatru Narodowego. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Tak, a ja czekam na ten cynk. To, ale też ten rejon tej dramaturgii brytyjskiej, angielskiej, prawda? Tam jest dużo
dużo do znalezienia w tych... No, tam jest tak? W ogóle bardzo dużo. A tak. Pan kojarzy mi się, tak sobie myślałam, jaki rodzaj takiego bycia aktorem, bo pan tak na przykład mówi, ja to ja, aktor to aktor. O, i ma taką pan taki dystans, taką trochę autoironię, taki... I to mi się kojarzy z takim stylem uprawiania, biorę w cudzysłów, bo nie wiem, co to jest uprawianie, no wykonywanie, bycia aktorem, takim anglosaskim. Bo to są, przyzna pan, że tacy aktorzy jak Jack Barton, jak Anthony Hopkins, jak Jeremy Irons, jak mój ukochany Daniel Craig, oni mają taki, czy bardziej taki jak z burleski Hugh Grant, mają taki... taki dystans. Teraz, że czytam, są świetne dzienniki, to też państwu... Dystans luz, ale przede wszystkim oni są bardzo, bardzo, co mi się szalenie podoba, są bardzo oszczędni. Mm-hmm. Przed chwilą pani wspomniała o tej oszczędności i prostocie. Ja w ogóle generalnie i w sztuce, i w literaturze, w filmie, w teatrze lubię jak najprościej. Mm-hmm. Znaczy te najprostsze komunikaty do mnie... najbardziej przemawiają. Takie najprostsze historyjki, takie jak na przykład film, nie wiem, Manchester by the Sea. No taka najprostsza z najprostszych. Najprostsze, ale jak głęboki. No właśnie, ale to są dla mnie arcydziełka. I nawet jak piszę coś, pisałem, też staram się powściągać, nie ubarwiać, nie umajać, nie ukwiecać. Wydaje mi się, prościej, zawsze jest lepiej. Mamy prostszy obraz. O. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rafał z tej strony. Ja chciałem spytać pana Grzegorza, z racji tego, że jestem fanem seriali kryminalnych, o taki serial, w którym grał i który bardzo lubię, Na krawędzi. Może ma jakieś wspomnienia z panu, bo tam też bardzo dobra obsada była w tym serialu. Mhm. Holender, trochę pana rozczaruje, strasznie przepraszam. Ja wiem, że tam gra, ale to było chyba dawno i ja niewiele już z tego pamiętam. Mhm. Na krawędzi. A pan pamięta coś z tego serialu? Znaczy się, wie pani, no ja dużo seriali... Nie, ale czy pana Grzegorza, taki... czy pana Grzegorza z tego serialu? On tam chyba grał z Mają Hirsch, dużo scen, tak coś kojarzę. Sen jakiś, tak? Tak. Mieliśmy tam wątek z Mają Hirsch, zresztą moją koleżanką z roku. Mhm. Natomiast to było już tyle lat temu, nie wiem, z 7, no 8, to było już koło 10? Nie więcej, 10 lat temu, ale bardzo pamiętam, że właśnie bardzo lubiłem ten serial i pana jakoś tak zapamiętałem z tego serialu. Bardzo panu dziękuję, ale nie mam, powiem trochę tak, mam nadzieję, że nie dotknę tu że twórców też serialowych jakoś za bardzo, ale często te seriale sprzed lat, one mi się gdzieś tak... Czy to był ten, czy to był tamten? Nie pamiętam do końca. Także wiem, że było Na krawędzi, ale ten. I wiem, że Maja Hirsch, wiem, że mieliśmy wątek, wiem, że było fajnie, ale to tyle. No to musimy zostać przy tym, że było fajnie. Dobrze. Dziękuję, przepraszam. Pozdrawiam. No to trzeba będzie może zajrzeć tam. Tak. Przy następnym spotkaniu już będę przygotowany. Jak zrobimy, tak. Drugi set. No więc o tym, tak o tym dystansie angielskim mówiliśmy, o tym takim właśnie minimalnie, że oni są tacy troszeczkę wycofani, tak? Ci angielscy aktorzy. No tak, są tacy, no. Nie wiem, czy to flegma angielska, czy jakiś tam, jak to nazwać, ale jest to pewien sposób bycia. Oszczędni, nie muszą zbyt wiele. Jakbyśmy tak wszystkich tu postawili i patrzyli, to coś tam łączy, chociaż być może zaskakująco Richard Burton, bo to można w jego dziennikach przeczytać, był chyba najbardziej oczytanym z aktorów i taka anegdota, gdziekolwiek jechał, to w torbie zawsze miał i Biblię, i Koran. I zawsze tak to miał. I słowniki. Na wszelki wypadek? Tak, a jak uważano, że dostanie Oscara i patrzyli, on siedział tam w jakimś rzędzie, już nie wiem, co to był za film i coś tam sobie zapisywał, wszyscy myśleli... To Torę. No. Nie, wszyscy myśleli, że on sobie tam układa to, co powie na
synie, czy ja love you baby zawsze i tak dalej, to potem go zapytają, powiedział, nie, nie, jutro lecę do Meksyku i musiałem się nauczyć paru przekleństw, bo już mi się przydadzą na lotnisku. Ta reżyseria, bo tutaj to wspomniał pan Grzegorzewskiego, tak, który zapytany, co takiego jest w reżyserii, powiedział panu, że to jest cudowny sposób na uwodzenie kobiet. Tak, tak. Jerzy Grzegorzewski powiedział mi, że wie pan co w tym, w ogóle nawet nie tyle o reżyserii, co w ogóle o teatrze właśnie powiedział, że wie pan co jest najważniejsze w tym naszym idiotycznym zawodzie, mój, żeby rozkochiwać w sobie kobiety. Mężczyzn zresztą też. Mhm. A co tu rozwijać? Nie ma tego wątku rozwijać, bo każdy ma tam swoje jakieś, prawda, doświadczenia w tym względzie. Jeszcze chciałabym na sekundę przy tym monodramie pani Anny Syniu. Tak. Pani profesor, tak? Że pomyślałam sobie, że mieliśmy być taką globalną wioską, pewnie nią jesteśmy, ale tak naprawdę globalną wioską jesteśmy w nienawiści, w faszyzmie, w tym czarnym, które się czai, bo chyba też ma pan taką refleksję, prawda? Mam. Że taki jest ten świat. I to na przykład dzieli różni trochę aktorów angielskich od amerykańskich, którzy zawsze włączali się w to, co za oknem, tak? Czy to dotyczyło Kuby, czy Wietnamu, czy Iraku. Oni zawsze się... No tak, w dobrym tonie odebrać Oscara i powiedzieć, że jest się przeciwko wojnie. Albo tak jak Marlon Brando, wysłać Indiankę i nie przyjąć, prawda? A mi się w ogóle wydaje, że pan by się świetnie chyba odnalazł, a może się mylę, w takiej epoce dzieci kwiaty, w takich czasach. Czy nie? Czy pan... Nie wiem, ja chyba nie jestem aż tak pokojowy jak kultura hipisowska. Podoba mi się to, ale nie wiem, czy ten... A kiedy pan, miał pan takie, bo każdy człowiek ma tak w życiu, kiedy taka, to jest moment, refleksja, kiedy sobie myślę, kurczę, jestem dorosły. No, jakby coś się takiego wydarza i człowiek myśli tak, ja już jestem nie stary, nie dojrzały, to nie chodzi o to, prawda, ile mam lat. Tylko życie mnie tak postawiło, że mam poczucie już takiej dorosłości. Znowu bez kokieterii. Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, że jestem... pierwszej strony. Nie mogę w to uwierzyć, że jestem dorosły, ale no, to są różne takie drobnostki w życiu, że na przykład poszedłem paręnaście lat temu odwiedzić Akademię Teatralną, bo coś tam musiałem załatwić na chwilę. No i jak wszedłem, to studenci i studentki, którzy akurat siedzieli na korytarzu, jak przechodziłem, w stanie, dzień dobry. To jest przecież... No tak, ale to jest postrzeganie tych innych pana. No i wtedy pomyślałem sobie... Nawet nie tyle jestem dorosły, co jestem stary. Kiedy się zostaje ojcem? To ciekawe jestem, czy to jest ten moment, kiedy się zostaje ojcem, czy potem, kiedy się widzi, że przychodzą te dzieciaki moje i tu już idzie panienka i młodzieniec? No tak, moja córka w tym roku robi maturę. Syn jest w drugiej klasie liceum. I to jest też niesamowite patrzeć, jak... W pewnym sensie rozchodzi nam się nasza relacja. To znaczy ona w dalszym ciągu jest bliska. Taki naturalny sposób, prawda? Ale widzę nagle zupełnie niezależne byty, niezależną dwójkę ludzi, którzy oczywiście w jakichś takich przyziemnych sprawach są jeszcze ode mnie zależni. Natomiast zauważam, że to ja częściej, coraz częściej się od nich czegoś uczę, niż oni ode mnie. To znaczy oni mi cały czas zwracają uwagę na to, jak wygląda świat, jak powinienem się zachowywać. Ale nie mówią, że jest pan dziadersem, nie? Czy już mówią? Ależ oczywiście, że tato, jesteś dziadersem, no, tak? Tak. No. Aczkolwiek ostatnio sami się zreflektowali, że nawet słowo dziaders jest... Dziaderskie. Tak, jest dziaderskie, nie w porządku, ale reprymendy od mojej córki to jest rzecz nagminna, aczkolwiek bardzo, bardzo przyjemna, muszę powiedzieć. Ja to lubię
patrzeć na ich uniezależnianie się, na to, jak stają okoniem, jak mi po prostu czasem nawet coś tam odpyskują, a i tak myślę, cholera, no tak, no to już, ten moment pouczania minął. Chyba jestem dorosły, no, duży. A propos Dziadersa, ale właściwie nie. No nie będziemy chyba oceniali, co to jest mitu, bo wiadomo, że to jest słuszne i to jest wszystko, co się za tym kryje, jeśli jest... Ja się na przykład feminizmu uczę od mojej córki, która jest bardzo, bardzo taka zaangażowana w ten cały ruch, w ekologię. Jest od wielu lat, mimo że jest teraz niecałe 18 ma, to od 11 roku życia jest weganką i w ogóle... I właśnie to jest bardzo ciężkie do przyjęcia przez dorosłych ludzi, że ci młodzi ludzie, oni naprawdę mają zupełnie inny sposób myślenia i widzenia świata i to wcale nie jest jakaś moda czy trend, tylko oni tak chcą widzieć świat i to jest wspaniałe, a nam się wydaje, że jakieś często jeszcze, że to są jakieś wydziwiania, prawda? Ja się bardzo często gryzę w język, jak chcę na coś zwrócić uwagę. Nawet jest mnóstwo rzeczy, no wiadomo, no jak to u rodziców, no w relacjach z dziećmi. No wiele rzeczy mi się nie podoba, wiele rzeczy mnie denerwuje, wiele rzeczy w ogóle bywa dla mnie nieakceptowalnych. No na przykład niedawno mieliśmy taką sytuację. Ja zresztą... Dzisiaj w programie tego może nie widać i nie słychać, ale ja klnę jak szewc, naprawdę. Przy dzieciach oczywiście staram się proszę nie, obejrzeć to program z Bogusławem Lindą, tak słyszałem. Myślę, że jest legendy krążą. Rekord, ale 800 ileś tysięcy obejrzało, więc może to jest jakiś, może Boguś wiedział. Nie, Bogusiu, wiem, że tak po prostu naturalnie. Moja córka miała jakąś nieprzyjemną przygodę ze swoim kolegą, zachował się wobec niej źle, krótko mówiąc, i ponieważ z córą mamy bardzo dobry kontakt, ona przyszła do mnie i tam mi opowiada o tej całej sytuacji i w pewnym momencie, znaczy wyrwał jej się, ale taki bluzg, że naprawdę Linda to mógłby się uczyć naprawdę. To był taki bluzg 28-sekundowy, gdzie właściwie, znaczy zawarła całą historię ich relacji, nie używając wyłącznie przekleństw. I jak skończyła, to mnie zamurowało ją właściwie moje też. Moje dziecko. I ona mówi, i nie waż mi się tego komentować. A dobra jest, podoba mi się. No ale pomyślałem, fajnie, no, że w pierwszym momencie miałem taki, że oczywiście chciałem jakoś tak odruchowo zachować. Dziewczyny tak nie mówią, tak? No tak, no, że dziewczynie nie wypada, że w ogóle młodzieży tak nie wypada, że już się chciałem zachować jak mój ojciec, no i tak się, nie. Ale jednak fajnie. Lubię, generalnie w ogóle lubię klnące kobiety. Uważam, że w ogóle... Tak? No to pociągnę to. To jakie kobiety się panu podobają? No bo chyba można, to jest bez względu na wzgląd, no to mogą się podobać, jakie te, które klną, tak? Tak, tak, lubię przekleństwa, to też jest jakieś świadome klnięcie, lubię kobiety, które świadomie używają języka polskiego, tak? Znaczy te, co mówią po niemiecku, to nie. Jak to było? Tak, śpiewał Rosiewicz, że będzie przy dziecku mówiła po niemiecku, tak? Ja w ogóle lubię w ludziach ironię, sarkazm, dystans. Lubię bezczelność. Ja w ogóle bardzo lubię na przykład ludzi, którzy się ze mnie śmieją, ze mnie. Lubię ludzi, którzy są wobec mnie złośliwi. Jakoś mi to... A to się wydarzyło dzisiaj, czy nie? Dzisiaj podczas... Mogłoby się wydarzyć, gdybym znowu wzięła tą kartkę i szukała tego trzeciego słowa na... Więc lubię kobiety złośliwe, lubię na przykład złośliwe. Dobra, ale zostańmy na moment, bo pan tak, i to też jest chyba dorosłość, że mówi pan, że już pana nie interesują, jeśli w ogóle takie istnieją, ale takie rzetelne recenzje, czy teatralne, czy filmowe, takie wybitne, że się chce przeczytać, bo człowiek się też czegoś dowiaduje, bo kiedyś tak bywało, że były i byli tacy krytycy
którzy pisali naprawdę świetne teksty. To były świetne teksty. Pan, wiem, że też pisze, prawda, o teatrze. No, zdarza mi się, ale ja nie recenzuję. No. Ale jakby to ma pan, z hejtem pan sobie daje radę? Tak. No. Szanuję to, nie będę rozwijała, że nie gadamy teraz o piłce, ale słyszałam od swojego wydawcy, pana Michała, że ma pan siniaki, bo ćwiczy pan, co, MMA? Do klatki pan wchodzi? Tak. No ale po co? No, to relaksuje mnie to. Chodzę z moim kolegą Maćkiem Maciejskim, serdecznie Maćka pozdrawiam, kolegą aktorem. Dwa razy w tygodniu, no wchodzimy do oktagonu. I też tam tu takie dziewczyny, co chodzą z tymi nie, to jeszcze nie. Naszym trenerem jest Tymoteusz Łopaczyk, który w zeszłym tygodniu został mistrzem Federacji Babilon, także Tymoteusza też pozdrawiamy. No i pod okiem Tymoteusza strasznie się okładamy. Właściwie głównie okłada mnie Maciek, no bo jest ode mnie młodszy i szybszy. I są nie już będę teraz. Tak, tak, coraz więcej. No. Cholera się rodzi. Więc Maciek mnie tam niemiłosiernie okłada. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo, bardzo to lubię. No, to jest, boks jak, MMA, zapasy. Tak? To taki bardziej czyni. Tak, czy nie boi się pan silnych kobiet? Ale nie fizycznie. To właśnie, bo... Ja też tak powiem. Nie, no... Nie. No ale dobra, jeszcze przez moment, bo oczywiście mi tu wiemy, bo to... Co pan sądzi o tym w ogóle zjawisku cancel culture? O takim... że teraz, nie wiem, no, przeminęło z wiatrem, nie można, bohaterka nie może tak mówić do swojej, nazwijmy to opiekunki, bo już nie wiem, jak to nazwać, że na dworze carycy Katarzyny połowa dworu jest ciemnoskóra i tak dalej, i tak dalej. Na takim wyprostowywaniu świata, który nigdy nie istniał, ale tak, że ma być teraz tak właśnie. Przepraszam, bo ja nie do końca chyba złapałem pytanie, bo z jednej strony cancel culture, a z drugiej strony... No nie, no bo to cancel culture, czyli jeśli się jakąś niepoprawność zrobi w jakiejkolwiek dziedzinie, no to koniec. No nie lubię, nie podoba mi się. Zasadniczo widzę to na przykład... Znaczy nie wiem, czy tutaj o serialach chcę mówić, ale widzę to, jak są wykluczani ze społeczności, z tych wszystkich baniek, na przykład tam facebookowych, instagramowych, jacyś ludzie, że coś tam ktoś palnął. No, oczywiście no, bywają no, fuck-upy straszne, natomiast zasadniczo jestem za tym, żeby ludziom jednak dawać jakąś kolejną szansę. Nie podoba mi się to taki... No to generuje straszne podziały, polaryzację. No nie lubię tego cancel culture. A tak wracając do... Bo nawet w tym tchnieniu, tak rozumiem, to jednak jest to zderzenie yin-yang, prawda? Męskie, kobiece. To przecież, kurczę, jaki to ma być świat? I na przykład ja się... Nie jest po drodze z takim światem, w którym nie ma na przykład takiej gry między kobietą a mężczyzną miłej, takiego sposobu rozmowy, flirtu. No, kiedyś nawet były gry towarzyskie takie, tak? No, wszystko się zmienia, ale przecież to jest też jakaś piękna część życia, że obie płci, ta relacja... Nie, no, ale chyba nawet nikt, nie wchodzi w fazę... No, nie wiem, nie nikt wiem. Chyba nie zakazuje nam jeszcze flirtu. Nie mam takiego poczucia, no. Jest pewna niezgoda na przekraczanie granic w jedną i w drugą stronę. Nie czuję się... Ale opowiadał mi Julek Machulski, że gdzieś tam jego filmu nie chcieli już oglądać, bo... No ale niech się Juliusz Machulski na to nie obraża, no, że filmy się po prostu starzeją i czasy się zmieniają i odbiorcy są inni. Ja też widziałem fragment Seks Misji. Ja bym jej oczywiście, broń Boże, nie zakazywał, ale rzeczywiście z perspektywy 2023 roku jest to film momentami zadziwiający. To znaczy wiemy, że dziś na pewno taki by nie powstał, więc no, rozumiem, że to jest dziecko Machulskiego i jest mu pewnie przykro, ale no, taka jest też dola po prostu dzieł sztuki, filmów, spektakli teatralnych, książek. Ja na przykład
jakiś rok temu, może dwa, zajrzałem sobie, znowu Kundera pada, do Nieznośnej lekkości bytu. Rzecz, która kiedyś... Ale film dzisiaj jest ramotą. Film właściwie tak, film średnio pamiętam. Natomiast pamiętam, jak czytałem, byłem w liceum, no, byłem zachłyśnięty tą Nieznośną lekkością bytu. I w ogóle Kundery wtedy się czytało obowiązkowo wszystko. Bo to w ogóle jeszcze było takie licea, że się czytało. No w ogóle nie czytać to nie można było. Tak. No nie, ale że czytało się nie tylko lektury, tylko po prostu tam się wszyscy wydawali. No ja pamiętam te szczęśliwe czasy literatury iberoamerykańskiej. No to było. Borges, Mark, tak. Korte. Natomiast w każdym razie, no, zajrzałem do tego Kundery, bo lubię w ogóle zaglądać do książek, które, tak jak w Rejsie, tak, do piosenek, które już kiedyś słyszałem, do książek, które kiedyś czytałem. I przecierałem oczy ze zdumienia. To znaczy, to jest, no, znów w dzisiejszych czasach ta książka nie miałaby prawa się ukazać, albo byłaby co najmniej tak zjechana przez no, niektóre środowiska, że po prostu niemożliwością by było, żeby autor znalazł się na przykład w gronie nominowanych do Nobla. To znaczy, jest w niej tyle takiego delikatnego, a czasami wręcz mocnego szowinizmu. Nawet ja, który ale jestem bardzo... Ale życie nie jest? Pewnie jest. Ja mówię o pewnych trendach, które się pojawiają. Trend? Po prostu nie wiem, czy się pan zgodzi, ale jest ten taki trend dosyć ważny w życiu, no, i warto się chyba temu trendowi poddać. Że jedną z najpiękniejszych spraw w życiu, jeśli ktoś się na to odważy i jest konsekwentny, to jest wolność i niezależność. Tylko oba te pojęcia, czy też stany, zakładają istnienie słowa nie. Ale i oczywiście. Na to nie trzeba mieć odwagę, ale także na nie, że nie idę tak jak wszyscy, tylko idę swoją drogą, tak? Ma pan przyjaciół? Mam garstkę. Nie jestem osobą, która łatwo się zaprzyjaźnia. Tak, ale tak. I zgadza się pan, że tak jak brak lojalności w miłości ewentualnie można wybaczyć, tak w przyjaźni nie? Pewnie nie. Na szczęście mam szczęście do raczej lojalnych osób wokół siebie i nie przeżyłem nigdy jakiegoś takiego przyjacielskiego rozczarowania. Może właśnie dlatego, że mam ich niewielu. Z większością ludzi po prostu dobrze się znam, koleguję, lubimy się i tak dalej. Natomiast przyjaciół mógłbym policzyć na palcach. Bo to chyba też o to chodzi. Ręki. A proszę powiedzieć, co się panu w życiu nie udało? Ja właściwie mam nieustające poczucie porażki. Tak, bo to pan nawet mówi, że pan dokonywał złych życiowych wyborów, tak? Tak, dokonywałem bardzo złych życiowych wyborów. Złe podejmowałem decyzje. Zawodowe? I zawodowo, i prywatnie. Tak, wydaje mi się, że... No natomiast teraz dojrzewam, powolutku dorastam, jestem już prawie dorosły i myślę, że... Znaczy, jestem w takim momencie, w którym naprawdę uspokoiłem się w wielu rzeczach, więcej myślę, więcej analizuję, więcej myślę o przeszłości, wyciągam z tego wnioski, staram się błędów nie powielać. Wiem, że mówię takie banały, no ale tak jest. Życie. No tak jest. No to tak jest właśnie ta nieznośna lekkość bytu. No. A tak, bo zbliżyliśmy się do finału, to proszę powiedzieć, gdyby pan spotkał, wchodzi tutaj, no właśnie ten młody Grzesiek z dreadami i patrzy na pana i może mu pan powiedzieć jedną rzecz, żeby się czym nie przejmować w życiu, bo to nie ma zupełnie sensu, a pan już to wie.
Ja w ogóle unikam dawania rad komukolwiek. Więc no ale młodego Krzyśka pan lubi. Nie. Myślę, że jednak z tym bagażem dobrych, złych decyzji. Że co, że trzeba dotknąć tego rozżarzonego pieca palcem, żeby się oparzyć i nie można powiedzieć nie dotykaj? Czy można powiedzieć, ale to znaczy jakbym mu powiedział, wiem, że i tak by dotknął. No, to... Dobrze, a jak i zakończmy tym, bo też zagrał pan Jeremiego Przyborę. Tak. Świetnie. Świetnie. Dziwię się Agnieszce Osieckiej w tym filmie, bo ja bym chyba innych wyborów dokonała. A jakbyśmy mieli i nie śpiewamy, ale jednak bez jednak Jeremi Przybora to jest pewna opowieść o pięknym świecie złożonym z cudownych, różnych, przykrych, smutnych, wspaniałych, radosnych chwil. I pan nagrał taką płytę, tak? To się nazywa... Tylko tam nie było chyba Jeremiego, tak? Mówił o Marmolada na Księżycu. Tam teksty pisał Grzegorz Wasowski. No ale powiedzmy blisko. No, ale gdyby z tej całej aury wybrać... taką apoteozę czegoś pięknego w życiu, takiej nieznośnej lekkości bytu, to co to by było? To byłoby Ty kąpiesz się nie dla mnie, czy Adio pomidory, czy co to by było? Z tych piosenek? No, z tych piosenek. Zima trudna. Zima trudna? Tak. A dalej jak to idzie? Znaczy w sensie słów. Bo to przed nami ta zima. Oby nie była trudna. No, to jest... ta piosenka ma dwie czy trzy zwrotki i ona tak naprawdę jest... A proszę wybrać taką... Bo zaczyna się zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima ziemi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. A kończy się... Jest takie piękne, tam robi przejście Jeremi... Przybora od zimy do życia. Życie trudne, życie brudne, życie nudne, żaden bal. Życie brudne, życie nudne, ale życie, życie żal. Wzrusza mnie ta piosenka, ona jest piękna. Zimy żal. Zimy żal. Idzie zimy żal, tak. Zimy nie zima żal. Trudna, tylko zimy żal. Zimy żal. Zimy żal. Jest też taka piękna piosenka, Dobranoc, prawda? No tak, ale już tak wszyscy ją śpiewają, na dobranoc na każdym festiwalu. Tak? Tego nie wiem, bo nie bywam na każdym festiwalu, ale mi się tak skojarzyło sporo, jest pół 11:00. Idzie pan na wybory? No pewnie, że tak. Oczywiście, pędzę. Już rano? Rano, tak, tak, bo mam robotę po południu. Chyba nawet pojadę za Warszawę. Bo mam taką kartę, że mogę głosować wszędzie. No to też jest piękna rzecz i warto o tym mówić w kontekście wyborów, że to jest nie tylko nasz obowiązek, ale przywilej. To co? Pięknie to pani powiedziała, pani Małgorzata. Tak, no ale chciałam powiedzieć dobranoc, ale pan powiedział, że wszyscy to śpiewają. No, to tak. No nie, no, jeżeli pani chce zaśpiewać, no to może to będzie po raz pierwszy w historii. A jak pan czuje w kanale sportowym? Jak pan się tu czuje? No, Małgorzata Domagalik, najsłynniejsze studio w kraju. No. Radość i nobilitacja. A jakiś inny sport jeszcze uprawia pan oprócz tej klatki? Aktualnie nie. Dziękuję panie Grzegorzu i do zobaczenia w teatrze. Natchnieniu. Dziękuję. Dziękuję państwu. To był program Niech Gadają z Grzegorzem Małeckim w roli głównej. Widzimy się wkrótce. Do widzenia.